rozmawiam właśnie z kolejnym, z jednym z naszych młodych wilków, Szotem. Witam was. Na początek pytanie, którego bardzo pragniesz zapewne. Skąd się wzięła twoja ksywa? Oj, nie chcecie wiedzieć. Szot. Szot jak szot od szotów. Wiaderka. Dawno temu. Nieprawda. Tak, tak właśnie było. No to przedstaw się pokrótce tym, którzy jeszcze cię nie znają. Skąd pochodzisz? W paru słowach określ swój rap. No co, jestem ziomeczkiem z Wrocławia. Reprezentuję Grill Funk Label. To jest taki G-funkowa formacja wielu raperów z Wrocławia. Wielu raperów, wokalistek, producentów, DJ, nieważne. No i co? Rapuję sobie trochę, robię bity. No i tak to idzie. Co? Mogliście mnie usłyszeć na mojej solowej płycie Origami, na epce ze składem Supa Skills, z Tematei, z Paciwem, z Człowieniem. Teraz wyszła nasza nowa płyta z Człowieniem, do zobaczenia później, long play, w dwóch wersjach, w wersji, którą możecie nabyć w Empiku i w wersji exclusive, dostępnej tylko na www.grillfunk.com. A kim się najbardziej inspirujesz, jeśli chodzi o rap? Kim się jarasz? Do jakiego miejsca, do jakiego stylu podążasz? Do jakiego miejsca? Na pewno nie do żadnego, w którym jest ktoś z rapujących ludzi. Dlatego, że to byłaby jakaś forma plagiatu pewnie, poniekąd. A kim się jaram? No jaram się każdym dobrym stylem z Polski, polskim mainstreamem poniekąd. Jaram się innowacjami, które raperzy wprowadzają w swój styl rapowania, jeżeli chodzi o Polskę. A z Ameryki, no co, grube, czarne flow, ciężkie bity, zajebiście techniczny rap, lubię, można powiedzieć, że ubóstwiam, jaram się czymś takim jak płynny flow przede wszystkim. No i co, europejskie składy zagraniczne lub trup, myślę, że to jest to, czego lubię słuchać. Właśnie, wydałeś w tym roku płytę z Człowieniem, wasz pierwszy legal. Jak z tej perspektywy, w sumie prawie już pół roku, jak odbiór, jak sprzedaż, jak zainteresowanie, jak koncerty? Sprzedaż z tego co wiem, jak najbardziej spoko. Nie mamy jeszcze dokładnych wyników z fonografiki. Powinny się ukazać na dniach. Jak odbiór płyty? No z tego co ludzie mówią, to też jak najbardziej w porządku, dlatego że no, nie usłyszeliśmy jakichś takich dobitnie złych słów, aczkolwiek są opinie podzielone na temat naszych solówek versus naszej wspólnej płyty. Niektórzy ludzie bardziej jarają się naszymi solówkami niż naszą wspólną płytą, aczkolwiek uważam, że to jest dobre doświadczenie, jako że to był pewnego rodzaju eksperyment, połączenie naszych wspólnych sił w jednym projekcie. A teraz jakie dalsze plany? Kolejna wspólna płyta czy solówka już? Kontynuacja Origami czy w innym klimacie może? Jakieś eksperymenty? Myślę, że solo teraz zacznę robić, w sumie już zacząłem poniekąd. Może uda się w końcu nam wypuścić coś z moim starym składem, gram na czysto, z PerDXem, z Kietlą, z Basią M, też wokalistka z Wrocławia, pozdrawiam cię Basiu. Może uda się w końcu coś zrobić, jakiś projekt, choćby epkę. Są to leniwi ludzie, ja też jestem leniwy i wiem, że to może być ciężkie, ale trzymam kciuki za ten projekt. No to jako jedna z osób wybranych na nasze popkillerowe talenty, powiedz, kto według ciebie jest parę największych talentów, jeśli chodzi o polski rap, z młodych graczy? Z młodych graczy? No na pewno na pewno tutaj ludzie, którzy są obecni na tym projekcie, Getz, zajebisto flow, jaram się naprawdę tym kolesiem i uważam, że no reprezentuje coś innego niż reszta, ma swój styl i to się ceni, na przykład Getz, choćby nawet. Bisz, tusz na rękach, też właśnie takie swoiste zapędy mają, swoje bomby, z tego co słyszałem, no i też uważam ich za talenty w polskim podziemiu, jeżeli chodzi o młodsze pokolenie. No i przede wszystkim Haju Hejs Wariat z Wrocławia, pozdrawiam, jaram się w chuj, opór. No to jeszcze na koniec dorzuć parę słów dla naszych czytelników, jakoś zachęć do sprawdzenia swojego materiału. Czego się mogą spodziewać w paru słowach? Możecie się spodziewać przede wszystkim grill tape'u z naszej stajni Grill Funk. Będzie to zbiór kolabu właśnie naszych graczy z Grill Funk'u. Rekord, Człowień, Blaze, Zioło, Basia M, Jazzy. I to będzie taki nasz wspólny projekt, troszeczkę taki
troszeczkę pojebany, ale myślę, że się odbije poniekąd wśród takich bardziej zainteresowanych graczy, jeżeli chodzi o taki lightowy hip-hop. No to tyle. Pozdrawiam was, trzymajcie się i sprawdzajcie Popkiller codziennie i jarajcie się rapem. Pioneczkę.